taka czteroosobowa rodzina z dwutygodniowych wakacji może przywieźć nawet 9 kg zbędnego cukru, 7 kg tłuszczu, co się przelicza na 70 tysięcy kilokalorii, a to jest jakiś nadmiar w postaci tkanki tłuszczowej dla każdej osoby około 2-2,5 kg. Myślę, że stosowanie się do takich trzech już prostych rad wystarczy. Po pierwsze, unikajmy podjadania i słodzonych napojów, czyli tak jak wsiadamy w samochód jadąc już na wakacje, to normalnie w ciągu dnia w takim trybie szkolnym czy pracy nie jedlibyśmy, a w samochodzie od razu sięgamy po jedną, drugą, trzecią przekąskę i cały czas podjadamy. Potem to samo się dzieje, jak jesteśmy na plaży czy na jakichś wycieczkach, więc tutaj uważajmy na to, trzymajmy się tych posiłków regularności, a starajmy się nie podjadać między posiłkami i uważajmy na słodzone napoje, bo to jest bardzo duża pułapka, bardzo dużo cukru i zbędnych kalorii dostarczamy właśnie pijąc napoje, w których jest ukryty cukier. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby zwracać uwagę na to, co wybieramy na te posiłki główne, tak? Starajmy się raz na jakiś czas chociaż, bo wiadomo, że na wakacjach sobie folgujemy, ale raz na jakiś czas odpuścić frytki na przykład na rzecz gotowanych ziemniaków lub wybrać surówkę, w której nie ma majonezu, żeby po prostu ograniczać ilość tych kalorii, którą dostarczamy, bo nawet jak się ruszamy, to ilość kalorii, która pochodzi właśnie z tłustego, smażonego jedzenia jest na tyle duża, że nie zawsze damy radę ją spalić na bieżąco. No i tutaj właśnie przechodzimy do trzeciej zasady, czyli tego, żeby się po prostu ruszać, poświęcić czas na sport. Mamy dużo wolnego czasu w trakcie wakacji, więc możemy śmiało właśnie się ruszyć, wstać, pójść, przejść się chociażby. Spacer jest już dobrym początkiem, żeby zacząć się ruszać. Nie mamy tej wymówki, że brakuje nam czasu, no bo już teraz jesteśmy na urlopie, na wakacjach, tak? Mamy czasu pod dostatkiem, więc spróbujmy go wykorzystać właśnie w fajny sposób, aktywny sposób.